Hej, witam Was dzisiaj na portalu VideoTest.pl. Jestem Mateusz i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam pierwszą oficjalną aplikację Instagram dla systemu Windows Phone 8. Zapraszam. Jak widzimy, od planu naszą aplikację ukazuje nam się ekran główny, który, na którym mamy pokazane zdjęcia naszych znajomych lub osób, które po prostu śledzimy na Instagramie. Pierwsza zakładka dzieli się na cztery części. Pierwsza jest jakby taki standardowy home, dzięki czemu. Widzimy wszystkie nasze zdjęcia i z naszych znajomych. Druga zakładka tutaj są najpopularniejsze tweety, jakby z wiadomości z Instagrama, czy zdjęcia, lub filmy. Jest to wersja beta aplikacji, więc nie możemy tworzyć własnych nagrań wideo, ale myślę, że z czasem się to zmieni. Trzecia zakładka jest to zakładka takiego jakby powiadomienia, jeśli mamy połączone konto z Twitterem i Facebookiem, więc widzimy, czy nasi znajomi, tak naprawdę z Twittera i z Facebooka, dołączyli do Instagrama lub zaczęli nas followować. Więc to jest bardzo fajna opcja. Czy podaję nasze zdjęcie, wszystko się tutaj pojawi, więc będziemy na bieżąco informowani. Kolejna zakładka. Jest to nasz profil, naprawdę. Dzięki czemu możemy zobaczyć nasze zdjęcia. Mamy dwa tryby widoku: albo tak jakby sześcienny, albo taki po prostu jako lista. Więc wszystkie nasze zdjęcia będą się pokazywać. Tak, to jest nasz profil. Możemy dodawać prywatność. Teraz przejdźmy do dołu, do danego paska, gdzie mamy cztery opcje: wyszukaj, czy możesz szukać naszych użytkowników jako ludzi, lub hashtags. Druga opcja to dodanie Twojego zdjęcia. Czyli klikamy, możemy wybrać zdjęcie z naszych zrobionych lub zrobić zdjęcie, a powiedzmy sobie: zrobię to zdjęcie, Zrobimy jakoś mało interesujące zdjęcie. I teraz powiedzmy, możemy ustawienia zdjęć, czyli światło z tyłu to oczywiście zależy od naszego aparatu, ale ta druga opcja ustawienia filtrów, czyli żarówka i tak dalej, i tak dalej. Niestety filmów obecnie dodawać nie można, bo jak widzicie, nie możemy włączyć w ogóle opcji filmowania. Przedać zdjęcie, klikamy tutaj. I tutaj jest dodane nasze ostatnie zdjęcie, które zrobiliśmy. Możemy wybrać sobie folder, jeśli na jakiś nie odpowiada, na przykład. Zdjęcia, powiedzmy, że chcę dodać tym razem Leoparda Zdjęcia trzeba się zostać przycięte jeden do jednego Możemy sobie wybrać w jaki sposób Chcę, żeby zostało przycięte w tak I tu mamy standardowe filtry Instagrama Których jest bardzo dużo Ten filtr jest bardzo ładny O na przykład ten Czyli zatwierdzamy Możemy oczywiście zmienić kolory Tak jak w zwykłej aplikacji Instagrama więc na systemie Windows Phone wygląda to bardzo podobnie. Tutaj oznaczamy gdzie chcemy żebyśmy mieli połączone nasze aplikacje, nasze konto. E, abyśmy chcieli też wysłać nasze zdjęcie. Możemy wybrać Facebooka, Twittera, VKontakte, Flickr i Foursquare. Jeszcze jest Tumblr. I ja na razie nie chcę wysyłać, wystarczy że tu zaznaczycie, zalogujecie się. Jest po sprawie. Lokacja na przykład możemy wpisać sobie... Cokolwiek. Czemu by nie. Okej, okay. wpisaliśmy cokolwiek. E, opis też powiedzmy hashtag, jest hashtag, na przykład testy, tak, zgadza się, czyli mamy nasz hashtag. Tu możemy powiedzmy OK. Jak nasze zdjęcie zostało dodane. Po wyszukaniu lokacji, kiedy uruchamiam GPS-a, automatycznie dodano moją lokację i zdjęcie się pojawiło. Jeśli chcemy zalejkować zdjęcie, po prostu tapiemy jak z dwa razy, uderzając w zdjęcie. Jeśli chcemy dodać, jakby komentarz, wystarczy, klikniemy komentarz. Możemy już pisać komentarze i oznaczać osoby przedwrócenie popularnie popularnej tak zwanej małpy. Teraz kolejną opcją, trzecią jest przycisk Refresh, dzięki któremu możemy odświeżać nas, nasz ekran główny Instagram, nasz ekran home. Czwarta opcja ostatnia są to ustawienia, które też dzielą się na kilka takich jakby części. Pierwsza, która dotyczy nas jako użytkownika, możemy zadotować profil. Oczywiście nazwa, opis, hasło możemy je zmienić. Możemy zmienić też swój e-mail, takie rzeczy. Tutaj zatwierdzamy. Nasz, na kolejna tego opcja możemy przyjąć naszych przyjaciół, możemy ich znaleźć przez Facebooka lub kontaktów. Bardzo fajna opcja. I możemy wybrać takich użytkowników, którzy są nam proponowani przez bazę Instagrama. Druga opcja. Jakby jakieś nasze preferencje, tutaj są te e kafelki ruchome, żeby, które są, się zmieniają. Notyfikacje push, czyli są, że pojawiani o każdy, jakim, każdym zajściu, które na nas zaszło. Ja to wyłączam, ponieważ często mnie to irytuje troszeczkę. Więc według mnie ta opcja jest troszkę nieprzydatna, ale na pewno są ludzie, którzy z niej korzystają. Tu dzielimy i możemy się podzielić naszymi, jakby powiedzieć, ustawieniami. Więc to też jest bardzo, myślę, fajna opcja. I tu możemy wybrać jakieś opcje z supportu, czyli pomocy, jeśli byśmy mieli jakieś pro, y, problemy. Ponieważ to wersja beta aplikacji. I takim oto sposobem przedstawię wam całą aplikację Instagrama. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Nareszcie mam oficjalną aplikację Instagram. I mimo, że to jest wersja beta, aplikacja działa bardzo dobrze. Możemy przesuwać. Tweety naszych powiedzmy, o osób, które followujemy yy, czy jakichś różnych, naprawdę aplikacja daje radę i nie spodziewałem się, że w ogóle yy, można, że kiedykolwiek wyjdzie aplikacja Instagram na system Windows Phone 8 więc mam nadzieję, że film wam się spodobał możecie dać łapkę w górę Zapraszam was na portal VideoTesty.pl do czytania recenzji do obejrzenia innych jakichś materiałów jeśli szukacie materiałów technologicznych zasubskrybujcie ten kanał, więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć!